No dobrze, kochani. To był naprawdę wspaniały dzień z rodzicami. Poznaliśmy wasze mamusie i waszych tatusiów. Był u nas pan strażak i astronauta i wampir, a nawet łowca wampirów. Witaj, Barbaro. A teraz pora na ostatniego z naszych super rodziców. A więc zobaczmy. O, o, zapowiada się ciekawie. Odwiedzi nas najprawdziwszy naukowiec. Zapraszam profesora Atomusa. Dalej, profesorze! Dziękuję, pani Kin. Hej, dzieci, dlaczego jestem wspaniały? Dlatego, że mam 3 córeczki. Profesorze, miałeś mówić o nauce. Okej. Jestem wspaniały również dlatego, że jestem naukowcem. Tak jest. Zapowiada się ciekawie. A teraz, kiedy dodamy ten roztwór, płyn zmieni kolor z kanarkowego na szafranowy. Utka kurczaka! A to tylko jeden z powodów, które czynią naukę tak świetną. Teraz opowiem wam więcej o moich dziewczynkach. Mam już dość. Okej, koniec. Jako rzecznik prasowy profesora oznajmiam, że nie będzie pytań. To było do ciebie, Lauro. A niech to dunder świśnie. To koniec czasu przewidzianego na dzisiaj. A i nie zapomnijcie, że filmik na temat tego, jak wasi rodzice są wspaniali, macie oddać w ten piątek. Według mnie wyszło znakomicie. Hej, synu, cieszysz się, że nie jestem jakimś naukowcem? No pewnie, tatku. Siostry, nasz profesor jest nudny. Nie, poszło mu... Okej. Nie przejmujcie się, moja mama też jest nudna, bo pracuje w domu. Hej, synku! Zapomniałeś śniadania? Mamo! Na razie! Bona pracuje w domu jako ninja! Nieistotne! Berry! Pokażemy wszystkim, że praca profesora jest super! Pójdziemy do nowej pracy profesora i pokażemy im, że jest super! Już my im pokażemy! Witajcie w Techco Industries. Zajmuję się tu wieloma ciekawymi projektami. Spójrzcie na ten materiał. Materiał? Jest zrobiony z poliestru, monolestru i z DNA pajęczej sieci. Jest w stanie 1000 razy zwielokrotnić swoją powierzchnię. Imponujący wynik, co? Co jeszcze tu robisz? O, to na pewno wam się spodoba. Maleńka bateria litowa. A zasili całe miasto? Albo da czystą i niekończącą się energię? Nie. A teraz najfajniejszy wynalazek w Techco. Ta potężna sprężyna ma w sobie elastyczność ponad 1000 innych sprężyn. Widzicie? Dalej mała sprężynko. Profesorze, nie masz tu czegoś fajnego, co możemy nagrać? Na przykład promienia zmniejszającego? Albo rakietowych skarpet? Czegoś metalowego do wody? Kubła? Jejku, dlatego to ty jesteś naukowcem. Jeśli chcecie zobaczyć coś wyjątkowego, to... O, czekajcie chwilę. Nadciąga trend. To nasz biurowy żartowniś. Hej, Atomusie. Poniedziałki, dobrze mówię? O, typowy trend. Profesorze, przecież dziś środa. No właśnie, wiem. Codziennie opowiada ten sam żart. No dobrze. Kto pomoże mi skserować te raporty? Chyba jednak się nie skusimy. Musimy popracować nad naszym filmikiem. Świetnie. W takim razie widzimy się później. Pa, dziewczynki. No dobrze, poddaję się. Nie chcę, żeby ludzie myśleli, że jego praca jest nudna. Musimy odrobinę podkręcić nasz film, żeby był ciekawszy. Bajko, zajmiesz się scenografią. Bójko, ty zorganizuj kostiumy. Do roboty! Tak! O nie, Townsville zostało zaatakowane. Ta wstrętna roślinka robi mi krzywdę. Błagam, pomóżcie mi! Ja, profesor Atomus, przeciwieństwo nudy, uratuję... Brawurko, trzymasz mi stopę na oku. A ty wbijasz mi łokieć w plecy. Brawurko! Dziewczynki, poznajcie proszę moją szefową, panią Licosi. Cześć, dziewczynki. Dzień dobry, pani Licosi. Spędzacie ekscytujące chwile z panem profesorem? Jasne. Obiecuję, że za chwilę zrobi się jeszcze ciekawiej. Na pewno spodoba wam się prezentacja, która odbędzie się już za moment. A będą cukierki? Nie. Zajmijcie najlepsze miejsca i spotkamy się za chwilę. Obiecuję, będzie naprawdę interesująco.